Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 17. kolejka spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo w minionej serii spotkań, będę rozmawiać z moim gościem, a jest nim Norbert Newman, nowy zawodnik Gwardii Koszalin. Witam. Witam serdecznie. Gwardia Koszalin to nowy klub dla Pana, ale trzeba przyznać, że tych klubów na Pomorzu Zachodnim to już chyba zwiedziłeś trochę. No tak, miałem możliwość grać w kilku klubach tutaj na Pomorzu. Między innymi w Pogoni, w Chemiku Police, w Błękitnych Stargard i jestem ogólnie wychowankiem Gryfa Kamień Pomorski, to też na Pomorzu. No i no teraz jest czas na Gwardię i podpisałem tutaj umowę z Gwardią i czas pokaże, ile tutaj zagoszę. Mam nadzieję, że uda nam się awansować i mój staż tutaj w klubie będzie dłuższy. Co do swojej kariery, no masz za sobą występy Pogoń Szczecin, no to już naprawdę jest wysoka półka. Jest Dolkan Ząbki nie tak dawno, Błękitni Stargard Szczeciński. To są zespoły, które są wyżej w lidze niż Gwardia Koszalin. Skąd decyzja o tym, żeby właśnie tutaj do Koszalina przejść? Tak, no byłem na wypożyczeniu w Dolkanie z Pogoni Szczecin i na tym wypożyczeniu za wiele nie grałem. Rozegrałem zaledwie 200 minut, a to jest naprawdę bardzo mało. I no, szukałem klubu zimą. Byłem we flocie Świnoujście na testach. Tam było też lekkie zamieszanie w zespole i no, nie zostałem, angażu nie dostałem w klubie, szukałem dalej i czas mijał, nie trenowałem z żadną drużyną tak na stałe, żeby być przygotowanym do rundy i tego przygotowania gdzieś brakowało, jak pojechałem do Stali Mielec i no, między innymi dlatego nie zostałem w tamtej drużynie i zdecydowałem pójść do trzeciej ligi, aby po prostu mieć większe szanse na granie i wrócić do dyspozycji, do wyższej formy. Trener Gwardii Koszalin Tadeusz Żakieta nie ukrywał, że tak naprawdę od początku tego sezonu potrzebuje napastnika. Była spora kombinacja w poprzedniej rundzie, aż w końcu padło na Ryukiego Kozałę, który tych bramek trochę nastrzelał w końcówce poprzedniej rundy, ale mimo wszystko te poszukiwania były. Teraz jesteś ty, jest Przemysław Brzeziański, który również w ostatniej chwili dołączył do zespołu, jest Ryuki Kozała, który również może grać na tej pozycji, także ta konkurencja tutaj w linii ataku jest dosyć spora. No tak, jest spora. To jest dobre dla drużyny, jak jest konkurencja z przodu. Na pewno ta rywalizacja będzie korzystna dla drużyny i na pewno trener też jest tego zadowolony, że ma do dyspozycji kilku zawodników na tą pozycję. Trzeba przyznać, że też z trzecioligowej Gwardii Koszalin wcale nie jest tak trudno awansować gdzieś do klubów dużo większych. Zresztą przykładem może być tutaj Takuya Murayama, który stał się podstawowym zawodnikiem po Pogoni Szczecin, będąc tutaj też wyróżniającym się graczem Gwardii Koszalin. Tak, no Taku na przykład też wyszło mu tutaj w Gwardii Koszalin, wybił się i dużo jest takich zawodników właśnie z niższych lig. No, tak naprawdę i widzimy, że niczym się nie różnią od tych zawodników z wyższych lig, jak wchodzą i wiadomo, że tam jakaś aklimatyzacja trwa, ale no, różnicy nie ma za wielkiej takiej aż między tymi zawodnikami. Na pewno w jakiś sposób kibice przyglądają się twoim poczynaniom. Teraz to spotkanie ostatnie z rywalem trzecioligowym. No na pewno każde twoje zagranie w jakiś sposób będzie komentowane, będziesz zwracał na siebie uwagę. To jest taka drobna presja na tobie ciąży. No tak, no piłka nożna na tym polega. No. Zawsze jest presja i jednych to mobilizuje, a drugich demobilizuje i po prostu musimy, to jest nasz zawód, musimy go wykonywać w 100% na boisku i skupić się na grze, a nie na kibicach czy tam na presji. Patrząc na tabelę, Gwardia Koszalin oczywiście w tej chwili jest no, prawie w środku tabeli, ale do samego lidera ma bardzo niedaleko, do 5 punktów różnicy, to naprawdę nie jest jakaś tam przepaść. No i jak? Przychodząc tutaj, była jakaś taka rozmowa na temat kontekstu awansu do piłkarskiej drugiej ligi? No tak, no Gwardia po pierwszej rundzie miała no, korzystną sytuację w tabeli, aby awansować, ale dużo drużyn jest, pierwsza ósemka praktycznie jest duży ścisk, z tyłu tak samo i wystarczy wygrać kilka spotkań i drużyna z końca może być na początku no, i odwrotnie. No. Na pewno chcemy wygrywać każde spotkanie i czas pokaże po prostu, jest dopiero druga kolejka rundy wiosennej i zobaczymy, no po prostu trzeba czekać i wyniki pokażą, czy jesteśmy tak mocni, aby awansować, czy też nie. W barwach Chemika Police, ostatniego waszego rywala, no zdobywałeś no niezłe sukcesy, jeżeli chodzi o karierę juniorską. To był taki dosyć od
No i powiedzmy rewelacyjny rocznik, jeżeli chodzi o Chemika Police. No właśnie, była jakaś taka niepewność? Ma jakiś taki mecz z podtekstem, jeżeli chodzi o Police? No na pewno darzę ten klub jakąś sympatią, bo sukces tam osiągnęliśmy razem z chłopakami. W tym spotkaniu też kilku grało z nich na boisku. I no myślę, że jakaś presja, no może nie presja, no tyle co chciało się udowodnić, że gram w Gwardii i chcę pokazać, że po prostu mamy... Masz już w tej chwili ten klub, a nie tak, inny klub tak. I tutaj grasz i będziesz zdobywać bramki. No, między innymi. Przed nami skróty spotkań, które chcemy Państwu zaprezentować. Oczywiście Gwardia Koszalin podejmowała na własnym boisku Chemika Police. W innym spotkaniu też były klub mojego dzisiejszego gościa. Pogoń 2 Szczecin rywalizowała w Manowie z miejscowym Leśnikiem. Skróty z tych spotkań, komentarze trenerów pomeczowe. A także no, posłuchajmy tego, co miał do powiedzenia trener Bałtyku Koszalin po zwycięskim meczu na wyjeździe z KS Kwaszczyna 3-1. No, także Bałtyk pokazuje pazury i też będzie chciał pozostać na tym szczeblu. Skróty, a także wszystkie wypowiedzi przed nami. W 17. kolejce spotkań Gwardia Koszalin stroje czerwono-niebieskie mierzyła się na własnym boisku z Chemikiem Police. Obie drużyny rozpoczęły rundę wiosenną od porażek, zatem liczyły na pierwsze punkty w kolejnym starciu. Gwardziści przed tą kolejką byli nieco wyżej od rywala. Różnica punktowa wynosiła 4 oczka. Zapowiadała się ciekawa konfrontacja. Pojedynek od początku zdominowany był jednak przez zespół koszaliński. Już na samym początku rzut rożny dla gospodarzy. Obrońca wybija piłkę, ta trafia do Zyglica, ten dośrodkowuje Wiściewski, mija się z piłką. Proszę do bramki. Była to pierwsza groźna okazja zespołu koszalińskiego. Rzut wolny dla Gwardii, uderza Maciej Stańczyk, broni Piotr Rusek. Uderza Maciej Stańczyk. Ponownie Stańczyk, długie podanie do Jakuba Zyglica, ten w sytuacji sam na sam nie trafia w bramkę. Minimalnie mieli się tym razem Jakub Zeglić. 21. minuta spotkania, rzut wolny dla zespołu koszańskiego. Dośrodkowanie Szymański i Daniel Wojciechowski zdobywa bramkę na 1-0. Dla zespołu Gwardii dobry mały Łukasz Szymański w racyjnie, a strzelił Daniel Wojciechowski. Kolejna akcja gwardzistów. Zeglić z dystansu obok bramki. Uderzał Jakub Zeglić. Kolejna dobra okazja miejscowej drużyny. Junpei Shimura do Wiśniewskiego. Ten przegrywa jednak pojedynek sam na sam z golkiperem Chemika. Jeszcze w pierwszej połowie Szymański z rzutu wolnego i na posterunku Piotr Rusek. Uderza Łukasz Szymański, a broni Piotr Rusek. Druga część spotkania. Rzut wolny dla Gwardii Zeglic, dośrodkowanie. Z piłką mija się Wiśniewski, uderza Wojciechowski, broni golkiper Chemika. Atak prawą stroną Dondera, dośrodkowanie Norbert Numan, uderza obok bramki. Blokowany był w tej akcji przez obrońcę Chemika. Mieliśmy Norbert Numan, niewiele zagrywał Norbert Dondera. Ponownie debiutujący w zespole koszańskim Norbert Numan, uderza z dystansu, piłka przelatuje obok bramki. Kolejny debiut w zespole koszańskim, Przemysław Brzeziański. Mija bramkarza i trafia w obrońcę. Była to doskonała okazja nowego napastnika Gwardii Koszalin. Przemysław Brzeziański. Kolejna akcja Brzeziańskiego. Próba dośrodkowania. Niewiele brakowało, by obrońca trafił do własnej bramki. Chemik najgroźniejszą sytuację miał w końcówce meczu. Mógł wywalczyć punkt, jednak w doskonałej sytuacji nie trafia Szymon Kapelusz. Ostatecznie Gwardia pokonuje Chemika Police 1-0. W pierwszym połowie graliśmy za bardzo pasywnie, no i boli mnie najbardziej to, że druga kolejka rundy rewanżowej i drugi raz tracimy bramkę ze stałego fragmentu gry. I to jest element, na który musimy zdecydowanie poprawić, popracować i go poprawić. Moi chłopcy w drugiej połowie pokazali, że pomimo niekorzystnego wyniku potrafią się zmobilizować i powalczyć jak równy z równym. Mamy bardzo młody skład i każdy taki mecz to jest dla nas olbrzymie doświadczenie, zarówno dla moich zawodników, jak i dla mnie. Po fatalnym meczu z Drawą Drawską, mecz dzisiaj w naszym wykonaniu uważam za dobry, na dobrym poziomie.
Tak jak tutaj słusznie zauważył trener, pierwsza połowa zdecydowanie należała do nas, ale jakby taki był cel, żebyśmy podeszli wyżej, troszeczkę bardziej agresywnie. Stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Szkoda, że nie padła druga bramka, która myślę, żeby troszeczkę uspokoiła naszą grę. Cieszy mnie bramka ze stałego fragmentu gry. Akurat strzelec jest z nami Daniel Wojciechowski, ponieważ ćwiczyliśmy to akurat wczoraj na rozruchu przedmeczowym. Dokładnie takie rozwiązanie. Akurat udało nam się z tego zdobyć bramkę. No mówię, szkoda tych sytuacji, głównie z Zejglica, Kozawy, Wiśniewskiego, które mogły gdzieś, tak jak mówiłem wcześniej, ustawić ten mecz. Natomiast troszeczkę mniej zadowolony jestem z drugiej połowy. To nie wynikało z naszej taktyki, tylko wynikało bardziej chyba z bardziej agresywniejszej i odważniejszej gry Chemika, za co trzeba też pochylić czoło. Przez to mecz stał się bardziej ciekawszy, troszeczkę więcej miejsca było na boisku. Choć Chemik zagrał bardziej odważnie po przerwie, to nie stworzył sobie sytuacji poza tą jedną, jedyną, chociaż nie wiem, czy tam sędzia nie podniósł spalonego, bo tak różnie. To sytuacja Kapelusza chyba, tak? I to jedna, jedyna taka sytuacja, która mogła rozstrzygnąć ten mecz, no bo to była bramka na 1-1 i gdzieś po całych 80 kilku minutach mogliśmy pełnej puli nie zebrać. Także ja się cieszę, cieszę się ze zwycięstwa, cieszę się z postawy chłopaków. Tak jak mówiłem wcześniej, po tym meczu z Trawą nastroje były różne. Nie zaczęliśmy tego najlepiej, ale myślę, że teraz z kolejki na kolejkę będzie to wyglądało coraz lepiej i też jedziemy do Kartuz po meczu zwycięskim. To też i morale zespołu w jakimś stopniu podniesie. Neumann, Brzeziański i Liberacki, to sytuacja jest taka, że oni doszli do nas, tak? Dokoptowanie zostaje dopiero po okresie przygotowawczym, znaczy po obozie, tak? Gdzieś tam zawsze mam za cel, żeby skompletować kadrę do obozu. Nie udało nam się tego zrobić i zarówno Neumann, Liberacki i Brzeziański dotarli do nas w ostatniej chwili. Głównie Brzeziański, tak? Liberacki, były problemy z certyfikatem, dlatego nie grał w pierwszym meczu z Drawą Drasko. Certyfikat dopiero przyszedł w piątek. Tutaj dzięki zaangażowaniu i dużej pracy pana dyrektora Świrki udało nam się go zgłosić do rozgrywek dosłownie w ostatniej chwili. W związku z tym dzisiaj mógł zagrać. Na pewno ten proces aklimatyzacji i zgrania z zespołem będzie troszeczkę przebiegał dłużej niż normalnie, ale myślę, że te treningi, no bo od jakiegoś czasu dopiero gramy, trenujemy na głównym boisku i też to będzie inaczej wyglądało. Tak? Więcej jest tych techniczno-taktycznych zajęć, więcej jest właśnie gry na normalnym boisku. Nie na jakichś mniejszych wymiarowych boiskach. To są... No szukaliśmy, ja tu jestem drugi rok i szukaliśmy po Magdzińskim napastnika. Gdzieś tam robiliśmy z Kozawy i tak dalej, ale mamy w tej chwili dwóch. Bo i Neumann, i Brzeziański to są typowe dziewiątki, jak ja to mówię. Najbardziej wysunięci zawodnicy w zespole. I teraz cała sztuka polega na tym, żeby przestawić zespół na grę pod nich. No, na pewno to będzie wymagało troszeczkę czasu. No bo straciliśmy go, no mówię, straciliśmy go w okresie przygotowawczym, tak, bo ich nie mieliśmy. Jeżeli chodzi o Wójcika, ciekawy chłopak z Ustki, z Jantara, wychowanek Salosu Słupskiego, fajna lewa noga. Myślę, że docelowo będzie również z niego pożytek. Jeżeli chodzi o Liberackiego, lewy obrońca, kilkadziesiąt chyba występów na poziomie reprezentacyjnym. Przez jakiś czas był kapitanem reprezentacji polskich grup młodzieżowych. Gdzieś tam doświadczenie zyskiwał, jeżeli chodzi o grę w klubach włoskich. Nie wiem, no zobaczymy. Ja jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o tych zawodników. Potrzeba tylko czasu, żeby to zaczęło trybić. Trener czuwał nas na stałe fragmenty gry w wykonaniu Gwardii, no i właśnie z takiej sytuacji padła bramka. Myślę, że wyszliśmy zbyt dużym respektem do Gwardii. Trochę się, jakby tak można powiedzieć, przestraszyliśmy ich. Pierwsze 20 minut trochę nas słamsili. No i zanim się otrząsnęliśmy, to już padła bramka. No ostatnio właśnie jak tracimy pierwszą bramkę, to ciężko jest nam z tego wyjść, no i tak niestety było dzisiaj. No musimy się wziąć do roboty, no za bardzo wierzyliśmy w siebie po ostatnich 5 zwycięstwach w tamtej rundzie. No i na początek 2 przegrane, także musimy się wziąć ostro do roboty. Cieszą na pewno nas wszystkich 3 punkty. Cieszy mnie bardzo zdobyta bramka. Bardzo fajnie i życzymy sobie, żeby tak wyglądał cały mecz jak do zdobycia bramki, bo uważam, że graliśmy bardzo dobrze w piłkę, utrzymywaliśmy się przy piłce, nie panikowaliśmy, naprawdę zagraliśmy dojrzale. Po strzeleniu bramki, no troszkę z nas to jakby, nie wiem, zamiast właśnie zejść te takie ciśnienie,
to jakaś taka nerwowość mała się wdarła w nas, no i już nie graliśmy tak zdecydowanie jak do strzelenia bramki w drugiej połowie. Mogliśmy też strzelić chyba dwie bramki, nie udało się, musimy troszkę popracować nad tą skutecznością i myślę, że będzie dobrze. No cieszą te trzy punkty, ale już powoli musimy zapominać o nich, bo czeka nas bardzo ciężki mecz w Kartuzach i musimy tam naprawdę na 130% zagrać, żeby wywieźć trzy punkty. A trenerowi tutaj chciałbym podpowiedzieć, że nie ma właśnie co omawiać za dużo tych stałych fragmentów, bo im więcej się mówi, tym właśnie to jest na niekorzyść. Też byłem kilka razy właśnie świadkiem tego, że przed meczem trener nam mówił, że będzie tak i tak było i też traciliśmy bramki nie tylko w Gwardii, tylko w innych klubach, także no myślę, że będzie dobrze, że Chemik jeszcze będzie wygrywał ten mecz. Leśnik ma nowo stroje zielone. W 17 serii spotkań zmierzył się z Pogonią 2 Szczecin. Zespół manowski w każdym spotkaniu szuka możliwości zdobycia punktów. Nie udało się w pierwszej kolejce, kiedy to Leśnik mierzył się na wyjeździe z liderem zmagań Gryfem Wejherową. Dlatego w drugiej wiosennej kolejce liczył na pierwszą zdobycz punktową. Już na samym początku gospodarze mieli dobrą okazję do zdobycia bramki. Daniel Popiołek, rzut wolny, uderza, broni Dawid Kudła. 5 minut później doskonała okazja gospodarzy. Przechwyt Radosława Felińskiego, dośrodkowanie, akcję zamyka Seweryn Fiołek i broni Dawid Kudła. W ataku Pogoń, dośrodkowanie, Łukasz Zwoliński, broni Tomasz Tkacz. Napastnik Pogoni miał kolejną sytuację, uderza zza pola karnego i na posterunku golkiper Leśnika. W akcji Przemysław Saliwon, uderza z ostrego kąta, broni golkiper Pogoni. Dobra akcja w końcówce pierwszej części meczu gości. Dominik Kun jednak nie trafia w światło bramki. Na początku drugiej części dobra okazja dla miejscowej drużyny. Dośrodkowanie Daniel Popiołek. Piłka trafia w zaskoczonego Myślińskiego w obrońce i nic z tej sytuacji nie wynika. Gospodarze jeszcze sygnalizowali zagranie piłki ręką zawodnika Pogoni. Sędzia był jednak innego zdania. Ostatnie 20 minut spotkania to dominacja gości. Tutaj uderza Patryk Galoch, broni Tkacz. Kolejna akcja Pogoni. Strzał z dystansu Michała Walskiego, jednak piłka poszybowała nad bramką. Najlepsza okazja Pogoni w tym spotkaniu. Łukasz Zwoliński uderza i piłka trafia w słupek. Do końca spotkania rezultat już się nie zmienił. Leśnik remisuje starcie z Pogonią 2 Szczecin 0-0. Spotkanie było trudne. Było dużo walki, dużo biegania. Graliśmy z zespołem, który był bardzo dobrze przygotowany motorycznie i na pewno ułożony taktycznie. Mimo tego mieliśmy swoje szanse. Nie wykorzystaliśmy ich, szkoda. Natomiast ten punkt musimy uszanować. Powiem szczerze, że zawodnicy włożyli dużo zdrowia, dużo chęci. Jak czasami brakowało umiejętności, to nadrabiali ambicją. To jest ważne, że byliśmy zespołem, walczyliśmy tutaj o ten punkt i ten punkt jest po naszej stronie. Mam nadzieję, że w kolejnych spotkaniach oprócz walki dołożymy trochę więcej umiejętności, trochę więcej zimnej krwi i będziemy zdobywać również po 3 punkty w meczu. Do przerwy przegrywaliśmy 1-0. Pierwsza połowa była bardzo nudna. Przeciwnik wylosował z wiatrem, był dosyć porywisty wiatr i to na pewno miało wpływ na poczynania drużyny. Do tego graliśmy na boisku trawiastym, w miarę przygotowanym, ale jakimś tam równym, idealnym nie był. To nam troszeczkę przeszkadzało w grze. Bramka kompletnie przypadkowa. Bramkarz kopnął długą piłkę. Napastnik grał, Paweł Rak nie trafił w piłkę i zawodnik gospodarzy Duda znalazł się sam na sam z Maćkiem Dulewiczem i niestety uderzył jeszcze przypadkowo pod Maćka nogą, wtórlała się do bramki. Przegrywaliśmy do przerwy 1-0, mając dwie naprawdę dogodne sytuacje i prowadząc grę, przynajmniej próbując grać w piłkę. Początek drugiej połowy padły mocne słowa w szatni, powiedzieliśmy sobie, że przyjechaliśmy to tylko i wyłącznie po 3 punkty. Dwie zmiany Sawickiego i Barbosę za Raka i Rząsę.
Dwie zmiany jak zwykle, tak to było również w poprzednim meczu, pokazały, że ci, co są na boisku, jakby zmęczyli przeciwnika i zmiennicy wchodząc robią różnicę, pomagają drużynie, tak? Już w 46 minucie mieliśmy sytuację na 1-1. Paweł Florkiewicz dorzucił i Robert Ziętarski trafił z metra w poprzeczkę, ale na szczęście potem bardzo ładne wejścia lewą stroną Bartka Maciąga, rzut karny na nim ewidentny, zamieniony na bramkę przez Roberta Ziętarskiego. Potem już pełna kontrola i pełna nasza dominacja. Widać, że fizycznie bardzo dobrze to spotkanie wytrzymaliśmy, bo przeciwnik mimo dużego wzrostu, mocnej siły fizycznej, no nie zagroził nam ani przy stałych fragmentach, ani gdzieś tam się nie obronił przed naszymi atakami, dosyć fajnymi akcjami, po których Florkiewicz i Wulkiewicz dali nam 3 punkty. Jeszcze w ostatnim minucie Paweł Florkiewicz miał sam na sam, lobował bramkarza, nie trafił, ale generalnie obiektywnie trzeba stwierdzić, że byliśmy dziś w tym dniu akurat drużyną zdecydowanie lepszą. Widać, że zespół potrafi się podnieść, mimo tego, że tracimy pierwszą bramkę, tak samo było z Przodkowem, trochę szczęśliwie w 10 na 1-1, a tutaj z 1-0 podnieśliśmy się na 3-1 na wyjeździe. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałem, okazało się, że jest to zwycięstwo po bardzo, bardzo długim czasie oczekiwania przez Bałtyk Koszalin, od chyba 12 czy 13 kolejek nie wygrał meczu i mam nadzieję, że to spotkanie spowoduje, że zawodnicy w siebie uwierzą. Zawsze kiedy przychodzi nowy zawodnik do nowego klubu, to trzeba powiedzieć o jakiejś kwestii aklimatyzacji. Raz, że nowego środowiska, dwa, nowej taktyki, nowego zespołu. Jak to wygląda tutaj w Gwardii? No, jak w każdym klubie, na pewno trzeba się przystosować do pewnych reguł. Tego się już nie da ominąć i oszukać. W każdym zespole tak jest. No i czasu potrzeba, zwłaszcza czasu, i z biegiem czasu wszystko wygląda dobrze. Daniel Wojciechowski tutaj podkreślił kwestię stałych fragmentów gry. Gwardia dosyć sporo tych bramek właśnie w tej kwestii w pierwszej rundzie zdobywała. Tutaj no chyba trochę brakowało skuteczności w wielu akcjach, bo tych sytuacji naprawdę mieliście sporo. Tak, no cieszy na pewno ta bramka ze stałego fragmentu, bo to jest ćwiczone gdzieś na treningach i podwójnie taka bramka cieszy, no ale na pewno trzeba skończyć akcję, zdobywać bramki po akcjach i zdobywać tak bramki, bo nie można też liczyć zawsze na stałe fragmenty, bo nieraz może po prostu nie wyjść stały fragment i no nie zdobędziemy tej bramki, a z akcji to zawsze trzeba zdobyć jakąś przynajmniej jedną bramkę i w tym meczu właśnie z Chemikiem mieliśmy sporo sytuacji, zwłaszcza w pierwszej połowie, żeby postawić tą kropkę nad i grać bardziej, po prostu grać bardziej odpowiedzialnie i graliśmy odpowiedzialnie, ale chodzi mi o to, że gdzieś tam brakowało takiego postawienia kropki nad i, no dokładnie. Co do drugiego oglądanego meczu, to też twój były klub Pogoń Warszawa mierzyła się na wyjeździe z Leśnikiem Manowo. Pogoń no była faworytem tego starcia, Leśnik na ostatniej pozycji przed tą kolejką, ale z drugiej strony Pogoń wcale nie może powiedzieć, że już jest pewne utrzymanie, bo tych punktów naprawdę w tej chwili ma nie za dużo. No tak, jak spojrzymy na tabelę, to naprawdę ma dużej przewagi nie ma. Musi zdobywać punkty i wygrywać mecze, żeby się utrzymać pewnie, bo to 3 punkty tak naprawdę na dobrą, z dobrej strony tak, no 3 punkty są i przewagi, muszą wygrywać mecze, żeby odskoczyć od tego dołu tabeli, bo teraz każdy będzie te punkty gdzieś urywał, no czy to z góry, drużyny z dołu będą drużyną z góry urywać punkty. No zresztą przykład z zeszłego tygodnia, gdzie Russell Dygowo wygrywa w Gdyni. To jest taki doskonały przykład. No dobrze, podsumowanie tego, co się działo w 17. kolejce spotkań, tabela, a także zapowiedź kolejnej serii pojedynków. Oto komplet wyników 17. kolejki spotkań. Gwardia Koszalin wygrywa z Chemikiem 1-0. Bez bramek w starciu Leśnika Manowo z Pogonią 2 Szczecin. KS Chwaszczyno przegrywa na własnym boisku z Bałtykiem Koszalin 1-3. GKS Przodkowo przegrał z Gryfem Wejherowo 1-2. Kaszubia Kościerzyna pokonała Kartuzję Kartuzy 2-1. Mecz derbowy w Gdańsku, Lechia II przegrywa z Arką 2 Gdynia 0-1. Bałtyk Gdynia pokonał Drawę Drawsko-Pomorskie 2-0 i w kolejnym meczu derbowym Astra Ustroniemorskie wygrała z Russellem Dygowo 3-1. W tabeli na czele Gryf Wejherowo z dorobkiem 34 punktów, 31 ma Kaszubia Kościerzyna, po 30 Lechia 2 Gdańsk i Bałtyk Gdynia. Po 29 mają Gwardia Koszalin, Drawa Drawsko-Pomorskie i Kartuzja Kartuzy, 27 punktów Arki 2 Gdynia. Dolna część tabeli, KS Chwaszczyno 23 punkty, 22 ma Chemik Police,
19 Pogoń 2 Szczecin, 18 GKS Przodkowo, 17 Bałtyk Koszalin, 16 punktów Astry Ustronie Morskie, 12 Leśnika Manowo i 11 Rasela Dygowo. 18. kolejka spotkań. Bałtyk Koszalin zmierzy się na własnym boisku z Kaszubią Kościerzyna. Kartuzja podejmuje Gwardię Koszalin. Rasel Dygowo zmierzy się z Leśnikiem Manowo. Gryf Wejherowo podejmuje KS Chwaszczyno. Lechia 2 Gdańsk zmierzy się z Drawą Drawsko-Pomorskie. Chemik Police podejmuje Bałtyk Gdynia. Arka 2 Gdynia zmierzy się z Astrą Ustronie Morskie. I Pogoń 2 Szczecin podejmuje GKS Przodkowo. Patrząc na ostatnią kolejkę spotkań, to no kilka takich zaskakujących rezultatów. Może to nie są jakieś wielkie niespodzianki, ale mimo wszystko Pogoń 2 Szczecin remisuje starcie z Leśnikiem Manowo. Można tutaj traktować jako jakąś formę niespodzianki. Lechia 2 Gdańsk przegrywa z Arką Gdynia. Arka Gdynia zaliczyła falstart w pierwszej kolejce, ale w drugiej pokazała się z bardzo dobrej strony, wygrywając z Lechią i to na wyjeździe. Także no to też taki ciekawy pojedynek. No tak, no może ten pierwszy mecz posłużył teraz drużynie Arki, aby po prostu były lepsze spotkania w ich wykonaniu i taki kubeł zimnej wody może im się przydał. No i wygrali teraz na trudnym terenie w Gdańsku i zmazali trochę tą plamę na honorze po pierwszym spotkaniu. W kontekście meczu derbowego, który odbędzie się za 2 tygodnie z Bałtykiem Koszalin, Bałtyk wygrywa 3-1 na wyjeździe z KS Chwaszczyno. Dosyć pewne zwycięstwo, no, pewną niespodzianką na pewno jest rozmiar tego zwycięstwa. No, Bałtyk 4 punkty w 2 kolejkach pokazuje też, że no, będzie się ambitnie bić o to, żeby pozostać w lidze. No, tak jak widzimy właśnie, zdobyli 4 punkty, punktują i chcą też na pewno odskoczyć od tego dołu, bo każdy wie dobrze, jak się gra ciężko, jak jest się na dole i się patrzy ciągle w górę. Muszą zdobywać te punkty i gonić górę tabeli i spokojnie się utrzymać. No. W najbliższej kolejce będziecie kibicować Bałtykowi? Rywalizuje z Kaszubią? Na pewno fajnie by było, jeśli by urwali punkty, ale no, nie ma też patrzeć na to, czy oni wygrają, czy nie. Chodzi o to głównie, żebyśmy my wygrywali spotkania i pieli się w górę tabeli. Kartuzja to taki dosyć wymagający rywal. W tej chwili macie tyle samo punktów, co zespół z Kartuz i teren naprawdę gorący, tam wcale łatwo się nie wygrywa. Dokładnie, no. Kartuzy ciężki teren i trzeba po prostu no, zagrać najlepiej jak możemy i wywieźć 3 punkty stamtąd. W najbliższej kolejce, 18. seria spotkań. Gwardia Koszalin mierzy się na wyjeździe z Kartuzją. Kartuzy, bardzo ciekawe spotkanie. Obie drużyny do tej pory zgromadziły tyle samo punktów i sąsiadują ze sobą w tabeli. W pozostałych spotkaniach zespołów z naszego regionu, Bałtyk Koszalin mierzy się na własnym boisku z Kaszubią Kościerzyna. Bardzo trudny pojedynek dla Bałtyku, który walczy o utrzymanie, ale też gwardziści będą podglądać ten rezultat, bowiem Kaszubia w tej chwili na 2. miejscu i warto było, żeby w końcu zgubiła punkty, a może zgubić tutaj już w Koszalinie. Leśnik Manowo, mecz na szczycie ligowej klasyfikacji, gdybyśmy tabelę oczywiście odwrócili. W najbliższej kolejce będzie rywalizować z Raselem Dygowo. Przypomnę, w pierwszym starciu tych drużyn Rasel wygrał w Manowie 1-0. No i teraz zapowiada się ciekawy rewanż zespołów, które jeszcze chcą walczyć o pozostanie, bo to dopiero 2. wiosenna kolejka, teraz będzie 3. Zatem no jeszcze sporo do grania i sporo punktów do zdobycia i kto wie, czy te 30 punktów, 35 to będzie taki próg, który wystarczy do pozostania w lidze, bo tutaj wszyscy się naprawdę mocno biją, czy o awans, czy też o utrzymanie. Moim Państwa gościem był dzisiaj Norbert Newman, Gwardia Koszalin. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję. Państwa serdecznie zapraszam na mecze ligowe naszych drużyn. Gwardia Koszalin w Kartuzach, Bałtyk Koszalin w Koszalinie i Rasel Dygowo mierzy się z Leśnikiem Manowo. Jeżeli Państwo chcą jechać na to spotkanie, to też można się wybrać. Daleko wcale nie jest, to też pojedynek derbowy. Zapraszam na te mecze, a także na kolejne wydanie magazynu Liga Max za tydzień. Do zobaczenia.